Witam Państwa serdecznie. Otwieram obrady 34. sesji Rady Gminy Widuchowa. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ustęp 1b ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym obrady Rady są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Informuję, że w oparciu o artykuł 15 ZZX ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zarządziłem przeprowadzenie obrad dzisiejszej sesji w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum do podejmowania uchwał. Na sesji obecnych jest 15 radnych. Proszę Państwa, na moje ręce wpłynął wniosek o zmianę porządku obrad 34. sesji, który odczytam. Panie Przewodniczący, ja tylko się wtrącę. Pani sołtys Ewa Adamiak jest na wizji, a nie może głośnika włączyć. Czyli ona nas słyszy, nas widzi, jedynie tylko nie może głosu zabrać. Okej, dziękuję. Odczytam wniosek. Wniosek o zmianę porządku obrad 34. sesji 8. kadencji Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2021 roku. Podstawa prawna. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymuję się. Dariusz Filipiak, jestem za. Grzybowska Kamila. Jestem za. Gunia Grzegorz. Jestem za. Kasiuk Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Łęczewska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Dziękuję. Paradzisz Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Świebert Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szepler Agnieszka. No bo ktoś blokuje. Halo, Agnieszko. Jestem za. Dziękuję. I Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół 33. sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdania Wójta Gminy działalności w okresie od 30 listopada do 28 grudnia wraz z informacją o wykonaniu uchwał Rady. Bardzo proszę Panie Wójcie, oddaję Pan głos. Dzień dobry Szanowni Państwo. Przedstawiam sprawozdanie Wójta za okres od sesji ostatniej do dnia dzisiejszego. 1 grudnia spotkanie z powiatowym lekarzem weterynarii w sprawie wykrycia pierwszego przypadku zwierzęcia, dokładnie dzika z ASF w gminie Widuchowa, ustalenie dalszych działań. 2 grudnia w Urzędzie Gminy odbyło się uroczystość Złotych Godów. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla państwa Heleny i Walentego Cieślu, Bronisławy i Jana Stawinków, Emilii i Bogusława Krawczyków, Wandy i Bogusława Kusiów, Barbary Burasiewicz-Kamińskiej i Józefa Kamińskiego, Janiny i Stanisława Kiedosów, Marianny i Bogdana Bulaków. 8 grudnia spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie organizacji pracy w czasie lockdownu w szkołach i przedszkolach. 11 grudnia wziąłem udział w kiermaszu świątecznym organizowanym przez gminne przedszkole i Radę Rodziców. 12 grudnia miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniach mikołajkowych w sołectwach Dębogóra i Żelewowo. 13 grudnia byłem na spotkaniu z dyrektorem Polskiej Spółki Gazowniczej, panem Andrzejem Helem. 15 grudnia uczestniczyłem w konferencji z przedstawicielami Banków Gospodarstwa Krajowego w sprawie drugiego naboru do programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Z tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia DIROW w Gryfinie, a wieczorem odbyło się spotkanie wigilijne dla członków koła AA w Widuchowej. 16 grudnia wraz z wicewójtem wzięliśmy udział w przepięknym przedstawieniu jasełkowym w Szkole Podstawowej Widuchowej.
19 grudnia. Koło gospodyń wiejskich Lubiczanki z Lubicza zaprosiły mieszkańców wsi na otwarte spotkanie wigilijne, na które zaproszono także władze gminy. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze, zgodnie z polską tradycją. Składam serdeczne podziękowania za taką cenną inicjatywę na rzecz wsi koło gospodyń wiejskich Lubiczanki. 24 grudnia w Ognickim Kościele odbyły się tradycyjne jasełka dla mieszkańców wsi i gości. Piękne, rozśpiewane przedstawienie wprowadziło wszystkich w świąteczną atmosferę. Chciałbym podziękować pani Magdalenie Puzik za organizację, a także dzieciom i ich rodzicom. W okresie międzysesyjnym wykorzystałem 7 delegacji służbowych. Jeżeli chodzi o informacje z wykonania uchwał, to mam 2 punkty. Pierwszy to jest uchwała Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 listopada bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Widuchowa. Dokładnie chodzi o budynek mieszkalny numer 19 przy ulicy Polnej w Krzywinie. I z tym lokalem jest także związany udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntu o powierzchni 44 arów. Położona w obrębie Krzywin. Rzeczoznawcy majątkowemu zlecono sporządzenie operatu szacunkowego celem wyceny przedmiotowej nieruchomości i przygotowania jej do sprzedaży. Z chwilą otrzymania operatu ustalona zostanie cena sprzedaży, a do publicznej wiadomości podany zostanie wykaz do sprzedaży poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa. Po upływie terminu wykazu do sprzedaży zostanie ustalony termin podpisania umowy przy sprzedaży u notariusza. Podobna sprawa to jest uchwała Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału części poddasza w budynku mieszkalnym numer 44B w Żarczynie, na który składa się powierzchnia użytkowo 80,5 m2, pomieszczeń do adaptacji oraz działce gruntu numer 291/11 o powierzchni 102 m2 położonej w obrębie Żarczyn. Rzeczoznawcy majątkowemu zlecono sporządzenie operatu szacunkowego celem wyceny przedmiotowego udziału w nieruchomości i przygotowaniu do sprzedaży. Z chwilą otrzymania operatu, w którym nastanie cena sprzedaży, a do publicznej informacji podanie zostanie wykaz poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. A po jego upływie wykaz sprzedaży zostanie ustalony termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie rzeczonej nieruchomości. To tyle. Dziękuję. Dziękuję pani wójcie. Zanim oddam państwu głos, mam pytanie. Tam wspomniał pan wójt, że spotkał się z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa. Czy czego dotyczyło to spotkanie? Szanowni państwo, na pewno jakiś czas temu w mediach lokalnych zobaczyliście informację o tym, że sąsiednia gmina Banie została zgazyfikowana. To nie chodzi o całą gminę, to chodzi o miejscowość Banie. To, co udało mi się ustalić w czasie spotkania z panem dyrektorem, to to, że gmina Widuchowa i Banie w pierwotnym planie były razem ujęte w planie gazyfikacji spółki. Jednakże te plany zostały zweryfikowane. Gmina Widuchowa nie przekazała żadnych szczegółowych informacji, a gmina Banie takie ankiety, na bazie których ten pobór gazu został jakby oszacowany, przekazała i załapała się jeszcze na tak zwane stare wskaźniki i udało się po prostu doprowadzić bezkosztowo gaz do tej miejscowości. Jeżeli chodzi o naszą gminę, na ten moment wskaźniki są tak wyżyłowane. W miejscowości Widuchowa nie ma żadnych takich odbiorców końcowych, szczytowych, czyli nie wiem, zakładów pracy albo jakichś firm, fabryk, które by same z siebie generowały ogromny pobór gazu przez cały rok. Uzgodniliśmy z panem dyrektorem, że mimo wszystko, że na ten moment o takiej możliwości nie ma zgazyfikowania gminy czy też samej miejscowości Widuchowa, ustaliliśmy, że my przygotujemy wiosną taką informację, rozprowadzimy wśród mieszkańców wspólnot i zakładów
pracy większych i mniejszych takie ankiety, które mogą świadczyć o potencjalnym zainteresowaniu. Jeżeli takie będzie, to po prostu przekażemy to do spółki. Jeżeli spółka będzie mimo wszystko chciała o taką usługę u nas wykonać, to po prostu powiadomimy Państwa, ale od razu mówię, że to spotkanie było bardziej informacyjne, nierzeczowe, nie padły żadne daty, żadne konkrety, o także skorzystałem z okazji, że Pan Dyrektor w krótkim czasie o takie spotkanie zaoferował. O także trzymamy rękę na pulsie. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, to będę Państwa informował. Dziękuję. Dziękuję Panie Wójcie. Oddaję Państwu radnym głos. Jeżeli macie pytania, to do sprawozdania bardzo proszę. Zgłoszeń nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Bardzo proszę Pana Skarbnika o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała w sprawie zmiany na 2021 rok. W trybie autopoprawki wójt wczoraj wprowadził jedną zmianę do załącznika numer 2. Ja spróbuję Państwu to udostępnić. Nie wiem, czy to widać. Czy Państwo to widzicie, czy nie? No ja niestety jeszcze nie wiem, jak to zostanie. Nie widać. Znaczy, widzę ciemność. Na razie nie, ciemność na razie widać. Ciemno. Nie. Panie Skarbniku, tam trzeba wybrać okienko, które Pan chce udostępnić, bo jak ma Pan otwarte kilka okienek, to trzeba wskazać, tak, które ma być widoczne. Dokładnie tak to zrobiłem. No Pana Skarbnika widzimy, niestety tutaj no nic więcej. Skarbnika widzimy w półku, ale nic nie widać na ekranie. No dobrze, w takim razie nie będę tego udostępniał, skoro mnie widać. To w takim razie chodzi o jedną zmianę. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć środki w kwocie 36 tysięcy złotych dodatkowo do tej uchwały czyszczącej na uzupełnienie wynagrodzenia wójta w związku z tą uchwałą, którą Państwo będziecie podejmowali w późniejszym terminie tutaj na tej sesji. Tam jest napisane, że należy się wójtowi wyrównanie od miesiąca sierpnia i w związku z tym, że chcemy od razu to rozliczyć od miesiąca sierpnia do końca grudnia i zamknąć temat tych wynagrodzeń, proponuje Pan Wójt, żeby od razu włączyć to do budżetu i w dniu dzisiejszym lub jutrzejszym wypłacić wójtowi to wyrównanie. Oprócz tego, tak jak mówiłem na komisjach, uchwała zawiera zmiany dotyczące środków z Funduszu Pracy na asystenta rodziny, na zwroty dotacji, ze względu na to, że mieszkańcy pobrali niektóre świadczenia, a im to nie przysługiwało, oraz na limity, zwiększa limity wydatków na zakupy inwestycyjne dotyczące wyposażenia pracowni komputerowej w szkole podstawowej w Widuchowej. I to tytułem wszystkich zmian dotyczących budżetu roku 2021. Dziękuję. Bardzo proszę o przedstawienie opinii właściwej komisji. Jest Komisja Finansów i Gospodarki. Bardzo proszę. Komisja Finansów zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy Państwo radni macie zapytania do projektu uchwały? Zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do imiennego głosowania. Proszę o danie głosu za, przeciw lub wstrzymuję się. Dariusz Filipiak, jestem za. Kamila Grzybowska. Jestem za. Grzegorz Gunia. Jestem za. Asiu Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Franciszka Małgorzata. Jestem za. Mankowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradzisz Małgorzata. Jestem za. Lębacz Jan. Jestem za. Siebet Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za.
Jestem za. Dziękuję. I Zawadzka Anna? Jestem za. Okej. Okay. I Szefler Agnieszka, bo chyba nie słyszałem. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Widuchowa na rok 2022. Bardzo proszę pana skarbnika o odczytanie uchwały. W zasadzie dwóch. Bardzo proszę, panie skarbniku, oddaję panu głos. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 i uchwała ustala dochody w kwocie 23 928 717 zł, a wydatki na poziomie 24 848 717 zł. W związku z tym powstaje deficyt w kwocie 920 tysięcy, który zostanie pokryty środkami z lat ubiegłych. Przychody na poziomie 1 650 tysięcy złotych to są środki z lat ubiegłych, natomiast rozchody na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych 730 tysięcy zgodnie z harmonogramem tych wykupów. Rezerwa celowa ogólna wójta to 163 tysiące, natomiast rezerwa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego to kwota 64 tysięcy złotych. W ramach funduszu sołeckiego planuje się wydatkować 366 753 zł i 18 groszy. Uchwała także zawiera w sobie zapisy dotyczące dotacji podmiotowych celowych na zadania własne, przedmiotowych dla zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 106 tysięcy złotych, na pomoc finansową dla powiatu gryfińskiego kwota 60 tysięcy złotych i dla innych jednostek sektora finansów publicznych 159 tysięcy złotych. W swojej treści także zawiera uchwała upoważnienia pana wójta do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia, wynagrodzenia, na wydatki majątkowe, a także ustalony jest limit wydatków limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, jeżeli taka konieczność, z tytułu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1,5 miliona złotych. Zawsze tak było, ten zapis tam istniał, natomiast nigdy żaden z wójtów z niego nie korzystał i w ciągu roku żadne kredyty z tego tytułu nie były zaciągane. Szczegółowo w załącznikach jest budżet przedstawiony oraz w opisówce, ja go już nie będę omawiał, był omówiony na komisjach. Że to tytułem omówienia uchwały. Panie Przewodniczący, tam trzeba odczytać zgodnie z prawem właśnie chciałem o tym przypomnieć. Opinii Regionalnej Izby. Dobrze, odczytywać pan od razu? Chciałem to przypomnieć. Bardzo proszę. Opinia w sprawie Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Widuchowa na rok 2022. Na podstawie tam przytoczona podstawa prawna, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Anna Suprynowicz jako przewodnicząca, Dawid Czesyk i Marek Fras jako członkowie pozytywnie opiniują projekt uchwały budżetowej gminy Widuchowa na 2022 rok. Uzasadnienie. Projekt uchwały budżetowej gminy Widuchowa na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania opracowany został zgodnie z wymogami określonymi uchwałą Rady Gminy Widuchowa z 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu. Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami jest zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych, a w szczególności z artykułem 212-215. Projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem artykułu 242 ustawy o finansach publicznych oraz artykułu 9 ustęp 1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody wymienione we wskazanych przepisach. Jednostka zachowuje jednocześnie relację, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, reglamentującą wysokość wpłaty zadłużenia.
Zakres upoważnień dla organu wykonawczego proponowanych w projekcie uchwały budżetowej nie budzi zastrzeżeń. Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych, to jest rezerwy ogólnej i rezerwy celowej, mieszczą się w granicach norm określonych przepisami artykułu 222 o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została utworzona zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym. Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Od mniejszej opinii składu orzekającego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje prawo odwołania do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. I tutaj uchwałę podpisała przewodnicząca składu orzekającego Anna Suprynowicz. Z racji tego, że budżet ustala deficyt, to regionalna izba obrachunkowa wydaje dodatkowo opinię dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy. I to jest ta druga uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Wituchowa na 2022 rok. I tu jest przytoczona podstawa prawna tej uchwały oraz skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach Anna Suprynowicz, Dawid Czestyk i Marek Fras. Po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej gminy Wituchowa na 2022 rok pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu. Projekt budżetu gminy Wituchowa na 2022 rok zakłada deficyt w wysokości 920 tysięcy złotych, który zgodnie z postanowieniami paragrafu 3 projektu uchwały budżetowej ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków gminy finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 250 tysięcy oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek lat ubiegłych w kwocie 670 tysięcy. Wskazane źródła finansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem artykułu 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego wysokość. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy uwzględnia wymienione przychody przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz wskazuje zachowanie relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą. Kwota przychodów z tytułu nadwyżki z wyżej wymienionych tytułów nie jest możliwa do zweryfikowania na dzień wystawienia niniejszej opinii. W związku z powyższym skład orzekający wskazuje, iż w przypadku uzyskania faktycznych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2021 wysokości niewystarczającej do pokrycia planowanego deficytu roku 2022 konieczna będzie stosowna zmiana przyjętych wartości. Od opinii składu orzekającego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Niniejsza opinia składu orzekającego RIO w Szczecinie zgodnie z artykułem 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej, podpisała przewodnicząca składu orzekającego Anna Suprynowicz. I to tytułem omówienia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022. Dziękuję panie skarbniku. Bardzo proszę o przedstawienie opinii właściwej komisji. Komisja finansów zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Druga komisja. Pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do imiennego głosowania. Proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymuję się. Dariusz Filipiak, jestem za. Grzebowska Kamila. Jestem za. Gunia Grzegorz. Jestem za. Czy kolega radny Grzegorz Gunia, słyszymy się? Jestem za. Dziękuję. Hasiu Gerbiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za.
Franceska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradzi Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siebet Bogusława. Wstrzymuję się. Smętek Agnieszka. Jestem za. Tak, to jest. Szefler Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za przy jednym wstrzymującym się. Przechodzimy do punktu 8. W sprawie uchwalenia zmian Widuchowa. Czytanie składu orzekającego i projekt uchwały. I uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Widuchowa na rok 2022 przedstawia w swojej treści w załącznikach wyliczenia kwotowe wskaźników oraz prognoz kwot budżetu, wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w poszczególnych latach, aż do momentu całkowitej spłaty zadłużenia, wykupu wszystkich obligacji do roku 32. Wszystkie wskaźniki dotyczące zadłużenia są spełnione. Do tego została wydana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o uchwale to nie jest projekt uchwały. O projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej. I brzmienie tej uchwały RIO to na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Anna Sukrynowicz jako przewodnicząca, Dawid Czesyk, Marek Fras jako członkowie pozytywnie opiniują przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany WPF gminy Widuchowa. I uzasadnienie. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Widuchowa przedłożony RIO w Szczecinie celem zaopiniowania opracowany został na okres spłaty długu i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć zgodnie z wymogami artykułu 227 o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą. Do WPF-ki dołączono objaśnienia przyjętych wartości wymagane przepisem artykułu 226 ust. 2a ustawy. Załącznik dotyczący planowanych przedsięwzięć wyszczególnia wszystkie elementy przewidziane w artykule 226 ust. 3 ustawy. Wartości przyjęte w projekcie WPF i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów, rozchodów oraz długu, co wypełnia dyspozycję artykułu 229. Projekt wieloletniej prognozy finansowej określa dla każdego roku budżetowego wszystkie elementy wymagane w artykule 226 ust. 1 ustawy, w szczególności relacje, o których mowa w artykule 242 do 244. We wszystkich latach objętych prognozą projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem artykułu 242 ustawy, a także zachowanie w całym okresie prognozy relacji określonej przepisem artykułu 243 reglamentującej wysokość spłaty zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zakres upoważnień projektowanych dla organu wykonawczego nie budzi zastrzeżeń. Od opinii składu orzekającego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje prawo odwołania do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. Niniejsza opinia na podstawie przepisów artykułu 230 ust. 3 w związku z artykułem 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i podpisała przewodnicząca składu orzekającego Anna Suprynowicz. I to wszystko dotyczące uchwały w sprawie zmiany WPF. Dziękuję panie skarbniku. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Gospodarki. Zaopiniowano pozytywnie. Komisji o Samorządu i Oświaty. Pozytywnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy Państwo radni chcą zabrać głos? Zgłoszeń nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do imiennego głosowania. Dariusz Filipiak, jestem za. Kamila Grzybowska. Jestem za. Gunia Grzegorz. Jestem za. Asiuk Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Łęczewska Małgorzata. Łęczewska Małgorzata, czy radna Łęczewska Małgorzata jest z nami? Małgosiu? Podnieś proszę rękę, bo ja widzę ciebie, ale nie słyszę. Za. Za, dziękuję. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Radzi Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siebie Bogusława. Czy słyszymy się z radną Bogusławą Siebert? Tak. Jestem, jest, wstrzymuję się. Dziękuję. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szefer Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za przy jednym wstrzymującym się. Panie Przewodniczący, ja jeszcze wejdę w słowo. Proszę jeszcze raz poprosić sołtysów i radnych, ażeby kto nie zabiera głosu, żeby wyciszył mikrofon, bo tam takie i psy szczekają i głosy dzieci słychać, także to zakłóca sesję. Bardzo proszę Państwa sołtysów, jeżeli to dotyczy może Państwa radnych też, to bo nie wiem, kto tak naprawdę gdzieś tam ma mikrofon włączony, skoro nie zabieracie Państwo głosu w dyskusji o wyciszenie mikrofonów i włączanie ich tylko podczas zabierania głosu. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022. Proszę o przedstawienie projektu uchwały pana skarbnika. I zmiana do uchwały, która została uchwalona przed chwilą w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022. Pan wójt proponuje, aby do budżetu roku 2022 włączyć dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu związanej z budową parku wiatrakowego na działkach położonych w obrębie miejscowości Żelechowo, a też i jednocześnie te środki przeznaczyć na modernizację infrastruktury drogowej na ulicy Szkolnej i Żeromskiego oraz placu Mieszka Pierwszego w Widuchowej. I to jest cała zmiana. Dziękuję panie skarbniku. Bardzo proszę o przedstawienie opinii finansów i gospodarki. Zaopiniowano pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do imiennego głosowania nad projektem uchwały. Dariusz Filipiak, jestem za. Kamila Grzybowska. Jestem za. Grzegorz Gunia. Jestem za. Hasiu Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Łęczewska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradzi Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siebet Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Dziękuję. Szefler Agnieszka. Jestem za. Anna Zawadzka. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bardzo proszę pana zastępcę wójta o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, w treści uchwały czytamy, że Rada Gminy postanawia pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, które nie pochodzą z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 do kwoty 322 426 zł. Powodem tego jest to, że środki uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, w tym kosztów, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z przepisami ustawy dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada może postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z własnych dochodów, które nie pochodzą z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa są niewystarczające. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Dodam tylko, że wcześniej takiej możliwości Rada Gminy nie miała. Ustawa nie zezwalała na pokrywanie tych kosztów z dochodów własnych, ze środków własnych gminy. Po zmianie, po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po raz pierwszy pojawiła się taka możliwość, o co wnioskowały samorządy, gdyż te systemy nie funkcjonowały w wielu miastach w Polsce tak, aby same się sfinansowały. Ustawodawca zmienił ustawę i mamy taką możliwość. I korzystamy z tej możliwości, dofinansowując system w wysokości 332 426 zł. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Gospodarki. Jest pozytywna. Dziękuję. Przedstawienie Komisji Finansów i Samorządu i Oświaty, przepraszam. Pani Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty, bardzo proszę o przedstawienie opinii. Czy pani radna Zawadzka, pani Aniu, słyszymy się? Jestem za. Nie jest jeszcze głosowanie. Proszę o przedstawienie opinii Komisji i Samorządu Oświaty. Pozytywna, pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do imiennego głosowania nad projektem uchwały. Dariusz Filipiak, jestem za. Kamila Grzybowska. Jestem za. Gunia Grzegorz. Jestem za. Dziękuję, Gunia Grzegorz. Hasiu Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Łęczewska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. I Maria Markowicz. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Radzisz Małgorzata. Jestem za. Chrębacz Jan. Jestem za. Siewer Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szefler Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 11. Porządku. Chyba nie oddał głosu. Był za, słyszałem go, ale mogę wrócić. Czy radny Grzegorz Gunia? Tak, jest. No, dziękuję.
Do punktu przechodzimy 11. Do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy Widuchowa na zadania zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Widuchowej na rok 2022. Bardzo proszę pana skarbnika o przedstawienie projektu uchwały. Wzorem lat poprzednich, aby udzielić Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotacji przedmiotowej, musi być ona skalkulowana według stawek jednostkowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymuje z budżetu gminy dotację na pokrycie kosztów utrzymania czystości do 1 m² powierzchni ulic w miejscowości Widuchowa i tutaj ta kalkulacja wyniosła złoty i 65 groszy na 1 m². Natomiast na pokrycie utrzymania 1 m² powierzchni terenów zielonych i parków Widuchowej 1 zł i 38 groszy. To wszystko. Dziękuję panie skarbniku. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Gospodarki. Opinia jest pozytywna. Dziękuję Komisji Samorządu i Oświaty. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do imiennego głosowania. Proszę o danie głosu za, przeciw lub wstrzymuję się. Dariusz Filipiak, jestem za. Grzybowska Kamila. Jestem za. Kuniak Grzegorz. Radny Kuniak Grzegorz, słyszymy się? Jestem za. Dziękuję. Hasiu Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Łęczewska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradzisz Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siebert Bogusława. Jestem za. Spędek Agnieszka. Jestem za. Szefler Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12. Do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gryfińskiego. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały pana skarbnika. I uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gryfińskiego. W swojej treści mówi, że określa się pomoc finansową ustaloną w budżecie dla powiatu gryfińskiego w formie dotacji celowej w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej w Rynicy. Jest to powtórzenie tego, co pojawia się w wersji tabelarycznej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu. Dziękuję panie skarbniku. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Gospodarki. Jest pozytywna. Dziękuję Samorządu i Oświaty. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do imiennego głosowania. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymuję się. Dariusz Filipiak, jestem za. Grzybowska Kamila. Jestem za. Guniak Grzegorz. Jestem za. Hasiu Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Łęczewska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradzisz Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siebert Bogusława. Jestem za. Szefler Agnieszka. Jestem za. Zawadka Anna. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam,
że uchwała została podjęta. Smętek Agnieszko też jest za. Ominąłem panią, to dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 15 głosami za. Przechodzimy do punktu 13. Do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie określenia pomocy dla powiatu gryfińskiego. Bardzo proszę pana zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo radni, uchwała zawiera jeden główny paragraf. Paragraf pierwszy. Traci moc uchwała nr 33/262/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie określenia pomocy dla powiatu gryfińskiego. Uchwałą nr 33/262/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie określenia pomocy dla powiatu gryfińskiego Rada Gminy Widuchowa określiła pomoc finansową w kwocie 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na uruchomienie przez powiat gryfiński linii komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na trasie Gryfino-Marwice, Pacholęta, Czarnówko, Steklno, Pniewo, Gryfino. W dniu 14 grudnia 2021 roku wójt gminy Widuchowa złożył wniosek o objęcie w 2022 roku dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Przewozy autobusowe na wskazanych we wniosku liniach komunikacyjnych będą realizowane wyłącznie przez gminę Widuchowa ze środków własnych oraz dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W związku z powyższym zasadne jest uchylenie uchwały z dnia 30 listopada bieżącego roku w sprawie określenia pomocy dla powiatu gryfińskiego. Szanowni państwo, dodam tylko, że pierwotny pomysł był taki, że na trasie tej Marwice, Pacholęta, Czarnówko pasażerowie będą wsiadać do autobusu i żeby dojechać do Gryfina musiałby powiat gryfiński jako operator utworzyć linię komunikacyjną w powiatowych przewozach pasażerskich i w ten sposób nasi mieszkańcy wjechaliby do sąsiedniej gminy. Pomysł ten, który zamierzaliśmy zrealizować, był realizowany już wcześniej, bo Rada Gminy i Gmina udzielała pomocy finansowej dla powiatu gryfińskiego i takie zadanie było już realizowane. Niemniej jednak po analizie możliwości, jakie mamy sami jako gmina Widuchowa, stwierdziliśmy, że zrobimy to inaczej, że nie będziemy angażować powiatu do utworzenia linii w powiatowych przewozach pasażerskich. Zrobimy to w taki sposób, że złożymy wniosek o objęcie dopłatą tylko linii komunikacyjnych na terenie naszej gminy, a skomunikujemy mieszkańców Czarnówka, Marwic i Pacholąt w taki sposób, że będą oni dalej kontynuować swoją podróż no, z Czarnówka do Gryfina przez operatora, który takie połączenie utworzy i skomunikuje. I dlatego nie zamierzamy przeznaczać tej kwoty na pomoc finansową dla powiatu gryfińskiego. To zadanie zostanie zrealizowane inaczej. Dlatego zasadne jest uchylenie poprzedniej uchwały. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Gospodarki. Opinia jest pozytywna. Komisji Samorządu i Oświaty. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do imiennego głosowania nad projektem uchwały. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymuję się. Dariusz Filipiak, jestem za. Grzybowska Kamila. Jestem za. Unia Grzegorz. Jestem za. Kasiu Jabiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Małgorzata Łęczewska. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Radzi Małgorzata. Jestem za. Rębadzian. Jestem za. Siebel Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka.
Jestem za. Szefler Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu 14 porządku obrad, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych, wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Widuchowa w 2022 roku. Bardzo proszę pana zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo Radni, zaraz po uchwale dotyczącej przewozów autobusowych jest nowa uchwała. W tej uchwale uchylamy poprzednią uchwałę, którą Rada Gminy podjęła w dniu 30 listopada. Natomiast w treści tej uchwały czytamy, że Rada Gminy Widuchowa wskazuje na potrzebę utworzenia trzech linii autobusowych. Pierwsza linia, linia Widuchowa, Dębogóra, Marwice, Pacholęta, Czarnówko, to jest ta linia, o której wspomniałem, omawiając poprzednią uchwałę. Jest to linia, która ma za zadanie skomunikować mieszkańców tak, w taki sposób, aby dojechali do Gryfina. Pozostałe dwie linie, linia numer 2 i linia numer 3, jest to kontynuacja linii komunikacyjnych, które funkcjonują obecnie w roku 2021. Jednocześnie Rada Gminy wyraża zgodę na zawarcie przez Gminę Widuchowa umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach, o których mowa wyżej. Szanowni Państwo, tamta uchwała z dnia, uchwała numer 263 z dnia 30 listopada inaczej te linie opisywała i musimy tę uchwałę uchylić, a podjąć uchwałę bieżącą, którą Państwo w tej chwili macie przed sobą. Dodam tylko, że wszystkie te trzy linie są tak skonstruowane i tak zaplanowane, że nie tylko mieszkańcy Dębogóry, Marwic, Pacholąt i Czarnówka zostaną skomunikowani z Gryfinem, ale jak Państwo się przyjrzycie i zapoznacie się z rozkładem jazdy, który został już przygotowany, opracowany dla wszystkich trzech linii komunikacyjnych, one zostały tak ze sobą skomunikowane, że praktycznie jeden autobus, który rozpocznie swoją trasę tak w Polesinach, będzie przejeżdżał przez kolejne miejscowości, najpierw na trasie numer 3 Polesiny, Żelechowo, Wilcze do Krzywina, gdzie mieszkańcy będą mogli przesiąść się na kolej w kierunku Chojny lub Gryfina. Dalej ten autobus pojedzie już jako linia druga z Krzywina do Rynicy, Ognicy, a następnie do Widuchowej. A w Widuchowej ten autobus no, będzie rozpoczynał dalej podróż już jako linia numer 1 i będzie jechał do Dębogóry, Marwic, Pacholąt, Czarnówka, a następnie do Gryfina. Czyli tak naprawdę mieszkaniec Polesin, który najwcześniej wsiądzie w ten autobus bez żadnych przesiadek, może dojechać do Gryfina lub po drodze wysiąść w Krzywinie lub w Widuchowej czy każdej innej miejscowości. Natomiast od Czarnówka do Gryfina operator, z którym zawrzemy umowę na świadczenie usług na tych liniach, będzie dalej prowadził autobus aż do Gryfina. Takie rozwiązanie było oczekiwane szczególnie od mieszkańców miejscowości Dębogóra, Marwice, Pacholęta, Czarnówko, które chciały no, komunikować się bezpośrednio z Gryfinem, a nie przyjeżdżać do Widuchowej i przesiadać się na inny autobus. I to się udało zrobić, a nawet więcej się udało, bo jak Państwu wcześniej opowiedziałem, wszyscy teraz mieszkańcy gminy Widuchowa w ramach naszych gminnych przewozów publicznego transportu zbiorowego będą mogli z każdej miejscowości tym jednym autobusem dotrzeć do miejscowości Gryfino. Udało się to tak zrobić. No, mamy nadzieję, że spotka się to z dobrym przyjęciem przez wszystkich pasażerów, którzy będą w 2022 roku korzystali z tych linii autobusowych. Wczoraj w czasie komisji pan wójt również podał informację, że wniosek, który złożył o dopłatę do tego systemu do przewozów autobusowych został rozpatrzony pozytywnie. Gmina Widuchowa otrzyma wnioskowaną kwotę dofinansowania. Także po podjęciu tej uchwały możemy
już przystąpić do wyłonienia operatora, który będzie jeździł tym transportem, a następnie zawrzemy umowę, aby można było realizować już to zadanie w 2022 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Gospodarki. Jest pozytywna. Dziękuję. Opinii Samorządu i Oświaty. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do innego głosowania. Proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymuję się. Filipek Dariusz, jestem za. Siewowska Kamila. Jestem za. Gunia Grzegorz. Jestem za. Hasiu Gijat-Piga. Jestem za. Kurka Janusz. Jestem za. Łęczewska Małgorzata. Jestem za. Majkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Radzisz Małgorzata. Jestem za. Rębat Jan. Jestem za. Siebert Bogusława. Jestem za. Dziękuję. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szefer Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu 15, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym i sołtysom. Bardzo proszę pana zastępcę wójta o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo radni, przedkładamy projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Na wstępie informuję, że pan wójt wprowadził do tej uchwały po konsultacji z radnymi i po przychyleniu się do wniosku, które zostały sformułowane wczoraj w czasie obrad Komisji Rady Gminy, i taką autopoprawkę wprowadził do budżetu. Bardzo proszę, abyście państwo tę poprawkę pana wójta nanieśli. I tak informuję, że w paragrafie pierwszym, w ustępie trzecim, w punkcie pierwszym kwotę, liczbę 60% zmieniamy na 50%, a w punkcie drugim 30% zamieniamy na 20%. Tam były procenty obniżki diety w przypadku nieobecności na posiedzeniach sesji i na posiedzeniach komisji, i zostało to poprawione. W przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Gminy ta obniżka jest po poprawce w wysokości 50%, a w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji rady ta obniżka jest w wysokości 20% diety. To są poprawki, które zostały wprowadzone do projektu uchwały. Szanowni państwo, omawiając tę uchwałę, należy powiedzieć jedno, co powinno, że tak powiem, być, jest ważne i powinno zostać zauważone. Do tej pory diety radnych i sołtysów były skonstruowane w taki sposób, że niektórzy otrzymywali dietę zryczałtowaną, a pozostali diety dzienne. W przypadku radnych zryczałtowaną dietę otrzymywał tylko przewodniczący rady, a pozostali radni otrzymywali diety dzienne wypłacane w przypadku obecności na posiedzeniach kolegialnych organów Rady Gminy, czyli na posiedzeniu rady, sesji rady oraz na posiedzeniu komisji. W przypadku sołtysów sołtys otrzymywał również dietę zryczałtowaną, zapełnienie funkcji i sołtysa oraz dietę dzienną za udział sesji Rady Gminy. W projekcie niniejszym zmieniamy nieco sposób i system wypłacania diet. Wszystkie diety od tej pory mają być dietami zryczałtowanymi, wypłacanymi na konto radnego i sołtysa do dnia 10 następnego
miesiąca. I tak planujemy i przedkładamy w projekcie uchwały następujące propozycje dotyczące wysokości diet. Przewodniczący Rady Gminy będzie otrzymał miesięcznie dietę w wysokości 1550 zł, wiceprzewodniczący Rady Gminy w wysokości 750 zł, dieta zryczałtowana, przewodniczący stałych komisji Rady będą otrzymywać diety w wysokości 750 zł, a pozostali radni dietę zryczałtowaną w wysokości 700 zł. W przypadku sołtysów, bo w tej uchwale mamy diety radnych i sołtysów regulowane, sołtysi będą otrzymywali jedną dietę, dietę zryczałtowaną miesięczną za pełnienie funkcji sołtysa. I ta dieta będzie w wysokości 400 zł miesięcznie. Oczywiście uchwała reguluje również obniżki wysokości diet w przypadku, kiedy mandat radnego, czy kiedy czynności radnego nie są realizowane tak, jak zaplanowała Rada swoją pracę, czyli w przypadku nieobecności radnych na posiedzeniach sesji, komisji, albo w przypadku, gdy w ogóle w danym miesiącu Rada nie zaplanuje żadnych posiedzeń, zostały również uregulowane i te obniżki to są procentowe obniżki diet ustalonych dla poszczególnych radnych. Uchwale niniejszej również są określone zasady delegowania radnych i sołtysów oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jednocześnie traci moc uchwała nr 12/122 z roku 2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Ta uchwała z 2016 roku była modyfikowana dwukrotnie. Modyfikacja polegała na tym, że w dwóch uchwałach zwiększono nieco diety sołtysom, natomiast przez ten okres od 2016 roku nie było regulacji wysokości diety radnych i w tej chwili te uchwały tracą moc, a nowa regulacja wprowadza wszystkie diety zryczałtowane w wysokości, które Państwu przedstawiłem. To tyle, jeśli chodzi o uzasadnienie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Gospodarki. Jest pozytywna. Dziękuję Samorządu i Oświaty. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania imiennego. Dariusz Filipiak. Jestem za. Grzybowska Kamila. Jestem za. Gunia Grzegorz. Jestem za. Hasiu Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Węczewska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradzicz Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siebert Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szefler Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został podjęty jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 16. Do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Widuchowa. Bardzo proszę pana zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, przedkładamy projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Widuchowa. Taka uchwała pojawia się dosyć rzadko. Zawsze pojawia się na pierwszej sesji po wyborze nowych władz samorządowych lub w trakcie kadencji, jeśli następuje zmiana na stanowisku
wójta, Rada Gminy jedną z pierwszych uchwał, jakie podejmuje, to uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Widuchowa. Tym razem taka uchwała została wymuszona zmianami prawa. Zmieniła się ustawa o samorządzie gminnym oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy, bo zmieniło się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. I ta uchwała, którą dzisiaj przedkładamy, jest konsekwencją tych zmian. Ustawodawca uregulował wynagrodzenie niektórych urzędników, między innymi wynagrodzenia prezydenta i jego małżonki, ale również właśnie pracowników samorządowych, a w szczególności pracowników samorządowych, którzy są zatrudniani na podstawie wyboru. Takimi pracownikami są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie oraz marszałkowie województwa. Ustawodawca zdecydował, że tej grupie pracowników samorządowych należy podnieść wynagrodzenie, a tak naprawdę w tej sprawie decyduje Rada Gminy, właśnie przyjmując stosowną uchwałę. Szanowni Państwo, i taki projekt uchwały został przygotowany nie tylko w naszym samorządzie, ale w innych samorządach również w całej Polsce w tej chwili rady i organy kolegialne stanowiące podejmują takie uchwały. W treści tej uchwały ustala się miesięczne wynagrodzenie wójta, które składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz dodatku za wieloletnią pracę. Taki projekt uchwały został przygotowany. Szanowni Państwo, do projektu, który Państwo otrzymaliście w ustawowym terminie 2 tygodnie przed terminem niniejszej sesji, otrzymaliście projekt uchwały, do której wójt wprowadził autopoprawki. Ja bym chciał teraz Państwu, zanim dalej omówię tę uchwałę, wskazać, w którym miejscu nastąpiły zmiany w treści tej uchwały. W paragrafie pierwszym, w punkcie pierwszym została wprowadzona kwota 10 250 zł. W punkcie drugim została wprowadzona kwota 470 zł. To są autopoprawki do projektu uchwały. Pozostała część uchwały nie uległa zmianie. Tytułem omówienia, Szanowni Państwo, informuję i przedstawiam, że wójt gminy jest pracownikiem samorządowym, który zatrudniony jest na podstawie wyboru. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych, takiemu pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego przez niego stanowiska. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. Tak jak Państwu mówiłem, ustawodawca zmienił ustawę o samorządzie gminnym, a Rada Ministrów zmieniła tabelę wynagrodzeń, natomiast właściwość jedyna i wyłączna do ustalenia tego wynagrodzenia dalej spoczywa na Radzie Gminy Widuchowa. Rozporządzenie Rady Ministrów, to znowelizowane z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, określa kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego wójta we wszystkich gminach, także w naszej gminie, w gminie do 15 tysięcy mieszkańców. I dla naszej gminy rozporządzenie ustala następujące poziomy składników wynagrodzenia. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Rada Ministrów ustaliła w kwocie 10 250 zł, a maksymalny poziom dodatku funkcyjnego Rada Ministrów ustaliła w wysokości 3 150 zł. Ponadto rozporządzenie określa również wysokość dodatku specjalnego, który takim pracownikom samorządowym przysługuje, wójtowi, prezydentowi, burmistrzowi i staroście, marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny w wysokości równo 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Rozporządzenie określa również wysokość dodatku za wieloletnią pracę, ale ta wysokość dodatku jest obliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie udokumentowanych okresów zatrudnienia.
Ustawa o pracownikach samorządowych określa ponadto, że minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia, które stanowi sumę maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego oraz kwoty dodatku specjalnego określonego dla poszczególnych stanowisk. Biorąc te trzy składniki, nie cztery, tak jak mamy w projekcie uchwały, a więc tylko te trzy pierwsze składniki, a więc wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny, to w ten sposób obliczone, określone w ustawie minimalne wynagrodzenie wójta w gminie do 15 tysięcy nie może być niższe niż 13 936 zł. Ta kwota 13 936 zł jest to ustawowo określone minimalne wynagrodzenie wójta. Proszę, żebyście Państwo dobrze odczytali. Nie ma tutaj mowy w ustawie o dodatku za wieloletnią pracę. Ten składnik wynagrodzenia należy się każdemu, kto pracuje. I ustawodawca, zmieniając tutaj ustawę o samorządzie gminnym, określił 80% minimalnego wynagrodzenia, które tylko dotyczy tych pierwszych trzech składników. Oczywiście, jeśli Państwo czytacie informacje prasowe czy medialne o wynagrodzeniach ustalanych w samorządach dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, to najczęściej redaktorzy podają kwoty łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę. Jak ktoś z Państwa przeczyta, że wójt, burmistrz otrzymuje wynagrodzenie 15 tysięcy złotych, a to zaraz pomyśli, że to jest wynagrodzenie wyższe niż 80%, o którym mówi ustawodawca, to znaczy wyżej niż minimum. Tutaj trzeba po prostu dobrze zwrócić uwagę. 80% dotyczy tylko trzech składników wynagrodzenia. Natomiast oprócz tych 13 936 zł w przypadku minimalnego 80% wynagrodzenia wójta, jeszcze burmistrz otrzymuje należny jemu dodatek za wieloletnią pracę. Na podstawie przepisów ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, jest to ustawa z dnia 17 września 2021 roku, ustala się wynagrodzenie wójta należne od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Obligatoryjnie wszyscy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, jeśli rady podejmą uchwałę w sprawie wynagrodzenia wójta, będą miały wyrównane wynagrodzenie od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Szanowni Państwo, przyjrzyjmy się tutaj tym liczbom, które znajdują się w treści uchwały. Wnioskodawcą projektu uchwały jest wójt gminy Widuchowa, gdyż ma taką możliwość. Wnioskodawcą mogła być Rada Gminy Widuchowa, ale nie podjęła się przygotowania projektu uchwały. Wójt wniósł ten projekt uchwały. Kwoty, które zostały wpisane do treści uchwały, dokładnie po podsumowaniu stanowią 80% wynagrodzenia, czyli minimum, jakie ustawodawca przewidział. Niżej nie można było tych kwot ustawić, gdyż byłoby to niezgodne z przepisami. Kwoty, które tutaj zostały zaproponowane, po obliczeniu na ich podstawie wynagrodzenia, jest to dokładnie 80% tego, czyli minimalne wynagrodzenie wójta. Oprócz tego minimum w kwocie 13 936 zł wójtowi gminy będzie przysługiwało jeszcze dodatek za wieloletnią pracę. Państwo pytali się, jak długo wójt pracuje. Nie jest to tajemnicą. Wójt pracuje już 20 lat i ten maksymalny dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego oprócz tych 13 936 zł zostanie mu do wynagrodzenia doliczony. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Wydaje mi się, że bardzo szczegółowo i dokładnie przedstawiłem projekt uchwały. Wójt gminy Widuchowa Paweł Wróbel w ten sposób ustalił wysokość swojego wynagrodzenia, zaproponował i nie oczekuje
tak powiem, od państwa, aby no, te wartości i te kwoty zmienić. Wynagrodzenie wójta w gminie Widuchowa w 2022 roku będzie na poziomie minimalnym 80%. Dziękuję. Dziękuję panie zastępco. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Gospodarki. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Samorządy i oświaty. Pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymuję. Dariusz Filipiak. Jestem za. Grzybowska Kamila. Jestem za. Gunia Grzegorz. Hasiu Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Franciszka Małgorzata. Jestem za. Pańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradzisz Małgorzata. Jestem za. Ręba Dzian. Jestem za. Siewer Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szefler Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za, przy 0 sprzeciwu i 0 wstrzymujących się. Czy państwo potrzebujecie krótkiej przerwy, czy pracujemy dalej? Idziemy dalej. Okay. Dalej, dalej. Przechodzimy do punktu 17, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Bardzo proszę pana zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo radni, Rada Gminy Widuchowej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Widuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i jednocześnie informuję państwa, że w załączniku do tej uchwały na ostatniej stronie gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych określone są zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tutaj pan wójt również wprowadza autopoprawkę zwiększającą wynagrodzenie ryczałtowe dzienne dla członków komisji oraz przewodniczącego komisji. I tutaj bardzo proszę o wprowadzenie następującej poprawki. Ryczałtowe dzienne wynagrodzenie członków komisji proszę wpisać 130 zł, a ryczałtowe dzienne wynagrodzenie przewodniczącego komisji proszę poprawić zapis i wpisać kwotę 300 zł. To są autopoprawki do tego programu i do tej uchwały. Szanowni państwo, zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Biorąc pod uwagę stanowisko Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, nie istnieją przeszkody z merytorycznego punktu widzenia do tworzenia wspólnego programu dla rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii. Część zadań do realizacji jest jednakowa, a adresami obu tych programów są często te same osoby. W związku z tym przedkładamy projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jako jeden dokument. Program jest na rok 2022, jest kontynuacją działań rozpoczętych w minionych latach i został opracowany w oparciu o Narodowy Program Zdrowia
na lata 2021-2025. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu jest uzasadnione. Tyle jeśli chodzi o uzasadnienie tego programu. Dodam tylko, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o taki program uchwalony przez Radę Gminy. Na realizację tego programu w budżecie gminy powinny być zabezpieczone środki na ten cel i wydatki na wykonanie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 zaplanowano w uchwale budżetowej. Państwo radni już dzisiaj tę uchwałę przyjęliście. Te środki w wysokości 110 550 zł zostały zaplanowane w dziale 851 ochrona zdrowia z podziałem na 109 550 zł w rozdziale 85-154 zapobieganie alkoholizmowi oraz 1000 zł w rozdziale 85-153 zapobieganie narkomanii. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Samorządu i Oświaty. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do imiennego głosowania nad projektem uchwały. Dariusz Filipiak, jestem za. Grzybowska Kamila. Jestem za. Guniak Grzegorz. Jestem za. Hasiuk Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Franceszka Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradzisz Małgorzata. Jestem za. Ręba Dzian. Jestem za. Ślebet Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szefler Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję, stwierdzam, uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za, przy 0 sprzeciwu i wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego punktu 18. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznych w Urzędzie Gminy Widuchowa na rok 2022. Bardzo proszę pana zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo radni, co roku Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Widuchowa. Ten plan na rok 2022 został opracowany, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W tabeli zostało wskazane rodzaje prac społecznie użytecznych, które będą objęte tym programem. Są to prace porządkowe przy sprzątaniu ulic, chodników, prace konserwatorskie oraz prace porządkowe według pomieszczeń. Na realizację tego programu przeznacza się liczbę godzin 3360, a liczba osób bezrobotnych, które planujemy skierować do wykonywania prac społecznie użytecznych, to jest 14. 3360 godzin to jest obliczane w ten sposób, że 14 bezrobotnych przez 6 miesięcy będzie wykonywało pracę w wysokości 40 godzin miesięcznie. 40 godzin miesięcznie razy 6 miesięcy razy 14 osób daje kwotę 3360 godzin. Oczywiście pół roku tylko planujemy, że te prace będą wykonywane w tak zwanych miesiącach wiosenno-letnich. Stąd taka liczba planowanych godzin. Rada Gminy co roku ustala taki plan. Do właściwości Rady należą właśnie sprawy pozostające w zakresie działania gminy.
w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. I tutaj współpraca powinna się odbywać między gminą a Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Gmina zobowiązana jest w terminie do 31 stycznia każdego roku sporządzić taki plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji bezrobotnych, nieposiadających prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie przepisów ustawy, którą wymieniłem wcześniej, i te osoby są zwane osobami uprawnionymi. Prace społecznie użyteczne są organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W tym stanie prawnym konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Dodam tylko, Szanowni Państwo, że aby być skierowanym do prac społecznie użytecznych, trzeba spełnić kilka warunków, o których tutaj już była mowa. Ta osoba musi być skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy, musi spełniać warunki, aby zostać skierowana do danej miejscowości. Poza tym musi być osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku i musi również korzystać z pomocy lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Planujemy, że uda nam się dla każdego sołectwa, jest ich 14, taką osobę skierować, aby mogła wykonywać pracę na rzecz społeczności lokalnej. Przedkładamy niniejszy projekt uchwały i wnosimy o jej przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Samorządu i Oświaty. Pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do jednego głosowania nad projektem uchwały. Bardzo proszę Państwa radnych o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymuję się. Dariusz Filipiak, jestem za. Grzybowska Kamila. Jestem za. Grzegorz Gunia. Czy radny Grzegorz Gunia mnie słyszy? Hasiuk Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Franceska Małgorzata. Jestem za. Majkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradzisz Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siebet Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szefler Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Wracam do radnego Grzegorza Guni. Czy radny Grzegorz Gunia, słyszymy się? Niestety chyba nie oddał głosu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za. Przechodzimy do kolejnego punktu. Do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody do prowadzenia ścieków obowiązującego na terenie gminy Widuchowa. Bardzo proszę. Pan dyrektor jest obecny, czy pan zastępca mnie przedstawił projekt uchwały? Pan dyrektor jest obecny. To bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały pana dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Widuchowej. Panie dyrektorze, mamy kontakt? Słyszymy się? Jest obecny na liście, ale może nie jest obecny online. Jeśli nie ma pana dyrektora, mogę przedstawić projekt uchwały. To bardzo proszę, panie zastępco, o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, to jest już druga uchwała w tym roku w
sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Pierwszą uchwałę Rada Gminy podjęła w dniu 23 marca i dzisiaj mamy drugą uchwałę. Otóż ta pierwsza uchwała, która została podjęta w marcu, no, wzbudziła pewne zainteresowanie również prokuratora, który bada akty prawa miejscowego i między innymi przeanalizował podjętą uchwałę. Uchwała oczywiście była uchwalona zgodnie ze wszystkimi przepisami. Najpierw Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie projektu regulaminu. Ten projekt regulaminu został przesłany organowi regulacyjnemu, czyli Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Uzyskał pozytywną opinię i to skłoniło Radę Gminy do podjęcia stosownej uchwały i przyjęcia tego regulaminu. Jednak po wszczęciu postępowania z Urzędu Prokuratora wskazał on na pewne zapisy, które należałoby zmienić. I tutaj nie ma innej drogi. Zmiana takiej uchwały, zmiana regulaminu wymaga przeprowadzenia takiej samej procedury. W związku z tym w celu dostosowania treści tego regulaminu do przepisów prawa zostały wprowadzone niezbędne poprawki w tym regulaminie i cały projekt nowego regulaminu został ponownie uchwalony i przedstawiony organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. Uzyskaliśmy w dniu 29 listopada 2021 roku pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i już po zmianach ten projekt uchwały jest dzisiaj przedmiotem niniejszej uchwały. Szczegółowo ten projekt omówił wczoraj na posiedzeniu komisji pan dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ja nie będę wchodził w szczegóły, ja Państwu przedstawiam projekt uchwały. Mamy wszystko przygotowane zgodnie z przepisami. Wszystkie uzgodnienia zostały, otrzymaliśmy i naniesione poprawki takie, aby już nikt nie miał wątpliwości, że regulamin no, nie jest zgodny z jakimiś przepisami prawa. W związku z tym przedkładamy projekt regulaminu i wnosimy o uchwalenie, a jednocześnie w tej uchwale uchylamy poprzednią uchwałę z dnia 23 marca w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Widuchowa. Oczywiście uchwała jest aktem prawa miejscowego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Bardzo proszę o przedstawienie opinii samorządu i oświaty. Pozytywnie. Oraz finansów i gospodarki. Jest pozytywne. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do imiennego głosowania. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymują się. Dariusz Filipiak, jestem za. Grzybowska Kamila. Jestem za. Guniak Grzegorz. Jestem za. Hasiuk Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Męczewska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Pradzisz Małgorzata. Jestem za. Rembardzira. Przepraszam. Jestem za. Siewer Bogusława. Wstrzymuję się. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szefler Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za, przy jednym wstrzymującym. Przechodzimy do punktu kolejnego, punktu 20. Do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Krzywinie. Bardzo proszę pana zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo Radni, bardzo chętnie przedstawię projekt uchwały. Niemniej jednak moi
Obowiązkiem jest poinformować, że wnioskodawcą i uchwałodawcą, projektantem tej uchwały jest Komisja Rewizyjna Rady Gminy Widuchowa. Na ręce przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa wpłynęło pismo z prośbą o zaopiniowanie przez radcę prawnego projektu oraz włączenie do porządku obrad właśnie niniejszego projektu uchwały w tej sprawie. Szanowni Państwo, w treści uchwały czytamy, że zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa przeprowadzenie kontroli w Szkole Podstawowej w Krzywinie w zakresie gospodarki finansowej jednostki w roku budżetowym 2021, w szczególności w zakresie planowania i wykonania wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników. Paragraf drugi. Wyniki kontroli Komisja Rewizyjna obowiązana jest przedstawić Radzie Gminy w terminie do 31 marca 2022 roku. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, w uzasadnieniu czytamy, że w dniu 2 listopada bieżącego roku dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie złożył do wójta Gminy Widuchowa wniosek o zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 tysięcy złotych w budżecie jednostki na rok 2021 z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników. W celu zabezpieczenia w budżecie szkoły środków umożliwiających wypłacenie należnych w roku 2021 wynagrodzeń pracowników, Rada Gminy Widuchowa w dniu 30 listopada podjęła na wniosek wójta uchwałę nr 33/252/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021, która to uchwała zwiększyła wydatki na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej w Krzywinie o wnioskowaną przez dyrektora kwotę. Z uwagi na konieczność dokonania w czwartym kwartale roku budżetowego tak znacznej korekty planu finansowego jednostki, Rada Gminy Widuchowa, korzystając ze swoich uprawnień zgodnie z paragrafem 52 ustępem 4 Statutu Gminy Widuchowa, postanawia zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w zakresie gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Krzywinie za rok 2021 ze szczególnym uwzględnieniem planowania i wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest zbadanie prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, ustalenie przyczyny powstania znacznego niedoboru środków na wynagrodzenia osobowe w trakcie roku budżetowego, a także dostarczenie Radzie informacji niezbędnych do oceny działalności jednostki w kontrolowanym zakresie w celu zapobiegania podobnym niekorzystnym zjawiskom i ich skutkom dla budżetu gminy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójcie. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Gospodarki. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Przedstawienie Komisji Samorządu i Oświaty. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do imiennego głosowania. Bardzo proszę Państwa Radnych o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymuję się. Dariusz Filipiak, jestem za. Grzybowska Kamila. Jestem za. Guniak Grzegorz. Jestem za. Hasiuk Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Wojciechowska Małgorzata. Jestem za. Pańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradzisz Małgorzata. Jestem za. Chrębacz Jan. Jestem za. Siebert Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szefler Agnieszka. Jestem za. Nawacka Anna. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 15 głosami za, przy 0 przeciwu i 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 21 projektu
porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Proszę o przedstawienie projektu uchwały pana zastępcę wójta. Szanowni Państwo, na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy uchwala, co następuje. W załączniku do uchwały nr 33/259/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. W paragrafie 12 uchyla się ustęp 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Widuchowa. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Szanowni Państwo, ta uchwała jest podejmowana w trybie tzw. samokontroli w celu dostosowania zapisów programu współpracy gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które regulują zasady powoływania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych. W paragrafie 12 programu uchyla się ustęp 7. W myśl przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, a osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym i wydawać opinie, jednakże nie mogą być powoływane do składu komisji. Ustęp 7 w paragrafie 12 mówi o tym, że do składu komisji mogą być powołane właśnie osoby posiadające specjalistyczną wiedzę. W związku z tym, aby dostosować nasz program współpracy, należy ten niezgodny z ustawą punkt uchylić i to niniejszym robimy w trybie samokontroli. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest całkowicie uzasadnione. Wnosimy o jej podjęcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Samorządu i Oświaty. Zaopiniowano pozytywnie. Oraz Komisji Finansów i Gospodarki. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do imiennego głosowania. Proszę Państwa Radnych o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymuję się. Dariusz Filipiak. Jestem za. Grzybowska Kamila. Jestem za. Grzegorz Budzia. Jestem za. Hasiu Gierbika. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Łęczewska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Radzisz Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siewerz Bogusława. Jestem za. Szefler, przepraszam, jest Mętek Agnieszka. Jestem za. Szefler Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za, przy 0 sprzeciwu, 0 wstrzymujących się. Proszę Państwa, w ten sposób skończyliśmy pracę nad projektami uchwał. Przechodzimy do punktu 22, do interpelacji i zapytania radnych. Przypominam Państwu, że interpelacje i zapytania zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powinny być składane w formie pisemnej na ręce przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje wójtowi gminy. Interpelacji i zapytań nie otrzymałem. Zatem przechodzimy do punktu kolejnego, 23, do informacji udzielonych odpowiedziach i interpelacji na zapytania. Bardzo proszę panie wójcie, oddaję pan głos. Żadne interpelacje i zapytania nie wpłynęły. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do punktu 14. Dowolnych wniosków. Bardzo proszę Państwa radnych, jeżeli macie takie wnioski o składanie, oddaję Wam głos. Zgłoszeń nie widzę, nie słyszę. Bardzo proszę Państwa, sołtysi, może mają... Podnoszę rączkę, szefler z tej strony. Są przecież ręce w górze. Nie widzę. No ale zgłaszamy się. Bynajmniej mogę zacząć? Radna Szefler, mam tylko taką prośbę do Pana Wójta. Chodzi o nowy przystanek, który tu stanął przy hali. Czy można prosić o kosz na śmieci? Bo tam po bojowisku czasami jest. Także czy ewentualnie moglibyśmy... Znam temat, radny Gunia już dzwonił do mnie w tej sprawie. Postaramy się wkrótce coś tam umieścić. Dobrze, dziękuję. Panie przewodniczący, mikrofon. Prawdopodobnie. Halo? Panie Łukaszu, oddaję Panu głos, bo widzę, podnosi Pan tak, tutaj. Tak, dziękuję, bo Pana w ogóle nie słyszałem, w ogóle mam dzisiaj no teraz problem, że dobrze jestem słyszalny. Ja mam odnośnie, chciałbym wrócić, bo akurat też mi przerwało w momencie głosowania. Chodzi o tą uchwałę wiatrakową, powiem tak w skrócie, i przekazania pieniędzy na ulicę Żeromskiego, Szkolną i plac, jaki to był plac? Chodzi o Widuchowe, plac Mieszka pierwszego w Widuchowie. No, trochę jestem zaskoczony tym. Chciałbym poprosić o wytłumaczenie tego, tej całej jeszcze raz tej uchwały. Czy te pieniądze z Żelechowa, że tak powiem, są kierowane tam bez... tak na miejscu. Bo dobrze, to tej uchwale to no, rozdzwoniły mi się. Proszę. Dobrze. Dobrze, to szanowni Państwo, gdy pojawił się taki temat, że ta służebność będzie naliczona i ta kwota będzie dosyć duża, to ja od razu Państwu powiedziałem już chyba w maju, że te pieniądze trafią mi tak do budżetu gminy i że pomysł na te pieniądze jest jeden, żeby właśnie jakby przywrócić do używalności te główne trzy odcinki drogowe w centrum Widuchowej. Nie chciałbym, żeby to było odebrane w taki sposób, że to są pieniądze z Żelechowa, które my zabieramy do Widuchowej, ale tutaj po ustaleniach z firmą wiatrakową mogę poinformować, że wkrótce otrzymamy sfinansowanie praktycznie całkowite chodnika we wsi Żelechowo. Jest już wykonany projekt. Ja ten projekt już pokazywałem, opowiadałem o tym. Na początku roku otrzymamy pieniądze właśnie między innymi z firmy wiatrakowej w formie dotacji celowej na rzecz wsi Żelechowo i taki chodnik wykonamy. Czy coś jeszcze Panie Radny tutaj wytłumaczyć? Nie, wracając do tych wiatraków, wie Pan, że ostatnio było to spotkanie, no, mieszkańcy są dalej troszkę zbulwersowani tym, że długo zejdzie ten czas, kiedy będzie można coś wybudować w tym Żelechowie. Poza tym była rozmowa, pewno pracownicy Panu już przekazali, pewno była również rozmowa na temat kiełbic. Nie ponaprawiania jednak tych szkód, które zostały zrobione. Ja wiem, że teraz wszystko jest śniegiem przysypane. Wczorajsza akcja też tego odśnieżania, które po prostu lodowisko było jedno wielkie i tylko było miejsca posypane dla wiatrakowców, to też takie jest trochę chyba no nie w porządku. No. Nie wiem. Szanowni Państwo, to jeżeli chodzi o całą sprawę z wiatrakami, no to jest inwestycja, która no w perspektywie dłuższej zapewni gminie stałe dochody podatkowe. Bardzo na to liczymy. Nie będziemy ukrywać, że no, jak każda inwestycja pojawiają się jakieś problemy. Te problemy zwykle są z podwykonawcami. Tak? Firma wynajmuje kilka innych firm do tego, żeby wykonać poszczególne zadania. Oczywiście no, my wezwaliśmy ich, żeby naprawili szkody na drodze Żelechowo-Kiełbice-Osiedle.
osada tam w stronę jeziora, no to oni po wykonaniu wideorejestracji i analizie jakby dokonali naprawy tych ubytków, które oni jakby zrobili. Te, które były, zostały nieruszone. No, gdzieś obiecywali inaczej, także my tu cały czas się z nimi po prostu o to szarpiemy, żeby jednak te bieżące naprawy i coś więcej wykonali. Jeżeli chodzi o miejscowy plan zagospodarowania, no to jest dokument, który tworzy się minimum 13 miesięcy. Ja też bym, ja niestety nie mogłem na tym spotkaniu być, bo o 14.30 w Szczecinie byłem u notariusza w sprawach gminnych, już nie dojechałem na to spotkanie, ale jeżeli chodzi o miejscowy plan zagospodarowania, no to mieszkańcy powinni wiedzieć, że to jest inicjatywa własna Urzędu Gminy. Gdyby nie ta inicjatywa, nie ta inicjatywa nasza, no to oni by praktycznie bezpowrotnie stracili możliwość budowania się w Żelechowie i Żarczynie i na Wilczyn. Także ten plan miejscowy, który będzie kosztował gminy 120 tysięcy, to jest też jakby działanie na rzecz miejscowości Żelechowo-Żarczyn i Wilcze, które wydajemy już jakby no a konto tej inwestycji wiatrakowej. Pamiętajcie, że dopiero jadą elementy, dopiero one będą składane. Gdzieś w okolicach końca lata, początku jesieni powinni uzyskać pozwolenie na użytkowanie, więc no te wpływy do budżetów jeszcze w tym roku będą niewielkie, a koszty po prostu no gmina, między innymi MPZ-u ponosi sama. Także no, uważam, że tutaj no, zachowujemy się jak najbardziej fair, jeżeli chodzi o mieszkańców Żelechowa. A co do sprzątania drogi, no to ten odcinek powiatowy i każdy inny u nas w gminie, no niestety nie został w należyty sposób odśnieżony i wszystkie te odcinki, które biegną przez no, naszą gminę, a są powiatowe, no to są lodowiska i tak samo jest w stronę Lubicza, Marwic i tak dalej. No ta usługa została no, zminimalizowana. Wczoraj też wieczorem dzwoniła mi mieszkanka Widuchowej, która nie mogła podjechać drogą powiatową przy kościele Widuchowej. No, także to rozgoryczenie ludzi jest zauważalne. My zgłaszamy to do zarządcy drogi. Bardzo nie spodobało mi się to, co Łukasz wysłałeś mi wczoraj, o to zdjęcie, o tak jakby posypano tylko i faktycznie do zjazdu na farmę wiatrakową. Nie wiem, czy to jest działanie starostwa, czy to po prostu firma wiatrakowa sama sobie tak po prostu nie posypała ekstra tego odcinka. No ale ja wiem, że ludzie się bardzo denerwują, ale summa summarum, no jestem przekonany, że te inwestycje w związku z farmą wiatrakową pojawią się w Żelechowie, a pierwsze to będzie wiosną chodnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tam widziałem zgłoszenie pani sołtys Sołectwa Widuchowa. Pani Ewy Adamu, tak. Bardzo proszę, oddaję pani głos, pani sołtys. Witam. Ja mam takie pytanie odnośnie prac społeczno-użytecznych. Czy w naszym sołectwie jest tylko 14 osób, które są zgłoszone do biura pracy? Czy to jest możliwe, jak jest tyle tych ludzi niepracujących? A naprawdę w tym naszym sołectwie Widuchowa, no nie ma kto tych liści, bo tych pracowników jest tak mało i no nie wiem, no, czy naprawdę nie można by było jakoś no, tych pijaków do tego zgarnąć? Czy jest taka możliwość, czy nie ma? Pani sołtys, ja się zaraz odniosę do tego i wytłumaczę. Otóż no, uchwała, którą Rada Gminy podjęła, jest to plan na rok 2022. Żeby taka osoba mogła wykonywać pracę społecznie użyteczną na rzecz sołectwa, czy na rzecz sołectwa Widuchowa, czy każdego innego, musi zostać uchwalony plan, co Rada Gminy dzisiaj uczyniła i ten plan został przyjęty. Skierowanie osób do prac społecznie użytecznych po uchwaleniu przez Radę Gminy takiego planu potrzeb jest zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy. No, program przeznaczony jest w ogóle dla bezrobotnych, dla osób, które utraciły prawo do zasiłku, są w trudnej sytuacji finansowej, korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej, więc jeśli chodzi o wszystkich bezrobotnych, to tylko część z nich spełnia te kryteria.
i może być skierowana. Nie wszystkie osoby, które mogą być skierowane, chcą być skierowane do Powiatowy Urząd Pracy, te osoby kieruje, ale z tego co wiemy, nie wszystkie osoby są chętne podejmować takie prace społecznie użyteczne, tak? Widocznie po prostu pozostają, no, pozostają sobie na bezrobociu, mają jakieś inne dochody czy środki na utrzymanie i nie chcą skorzystać z tej formy pomocy, którą tutaj oferuje Powiatowy Urząd Pracy, no i również my. Dlatego patrząc na rok poprzedni, to mimo, że zaplanowaliśmy również 14 osób do 14 sołectw, tak jak gdyby równo po jednej osobie dla każdego sołectwa, nie udało się tych wszystkich osób no, zatrudnić, a już w ogóle nie udało się no, zatrudnić w ten sposób, że każde sołectwo ze swojego terenu jakiegoś takiego bezrobotnego miało, który na ich terenie wykonywał te prace społecznie użyteczne. Były takie miejscowości, gdzie było tych zgłoszonych osób i skierowanych ze 3 i pracowały na rzecz jednego sołectwa 3 osoby w ramach tego programu. To nie jest tak, że osoba no, bezrobotna z Widuchowej no, zgodzi się i pojedzie wykonywać prace społecznie użyteczne w sołectwie na przykład Polesiny, czy w sołectwie no, nie wiem, Żelchowo. Dlatego ciężko jest tak wytypować i zrobić tak, dopasować się do planu, aby dokładnie każde sołectwo miało taką osobę skierowaną na ich teren. No, jest to plan, jest to program i będziemy po prostu współpracować Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmina Widuchowa oraz Powiatowy Urząd Pracy, no aby te osoby w okresie tym wiosenno-letnim no jednak skierować do pomocy do sołectw, szczególnie również też do sołectwa Widuchowa, pani sołtys. Ja rozumiem, ale na przykład jeżeli podary to z opieki społecznej, to są tak duże kolejki, że czasami mogliby się odwdzięczyć chociaż od czasu do czasu posprzątaniem czegoś, ale dobra, rozumiem to. Druga sprawa, to jak roznosiłam za śmieci powiadomienia, bardzo dużo osób pytało mnie, kiedy będą wydawane laptopy byłych pracowników PGR-ów. Nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie. Ja odpowiem. Pani Sołtys, no. Na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi. Ani ja, ani pani, ani nikt inny, ani urzędnik, który u nas się tym zajmuje. Na tym powiem, na jakim etapie jest gmina Widuchowa. Pierwszy etap był bardzo ogólny, wystarczyło samo oświadczenie. Ponad 230 mieszkańców naszej gminy złożyło takie oświadczenie na swoje dzieci. Potem się okazało, że jednak trzeba to oświadczenie poprzeć dokumentacją, czyli wykazać stopień pokrewieństwa, a także okazać się jakieś doświadczenie, zaświadczenia, które świadczyłyby, że ten dziadek czy babcia w PGR-ze danym pracowali. My bardzo poszliśmy mieszkańcom na rękę, bo poświadczenia pokrewieństwa wydał kierownik OSC, a jeżeli chodzi o te poświadczenia zatrudnienia, zrobiliśmy listę zbiorczą i wysłaliśmy do archiwum w Łobrzu. Otrzymaliśmy ten dokument i możemy powiedzieć, że ze wszystkich wniosków tylko 11 nie zostało zweryfikowanych, czyli po prostu 11 no, dzieci po prostu nie otrzyma tych laptopów, a tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu no, nie stwierdzono pokrewieństwa, nie udowodniono tego, że ktoś w danym PGR-ze pracował. To jest bardzo dobry wynik, bo to jest ponad 95% wszystkich wniosków. Jeżeli chodzi o to, co dalej. My to przysłaliśmy zgodnie z zaleceniami 16 grudnia do ministerstwa i czekamy. W międzyczasie jeszcze okazała się jedna sprawa, że pozwolono niektórym, samorządom, niektóre z tego skorzystały, o wydłużenie tego terminu donoszenia tych dokumentów, bo nie każdy urząd zadziałał w taki sam sposób jak my. No i wiem, że niektóre samorządy otrzymały miesięczne wydłużenie, czyli do 16 stycznia, czyli ten termin i tak sumarycznie się wydłuży. Nie wiemy, sami czekamy. Wiem, że mieszkańcy no, zaczerpiali radnych i też dzwonili do nas. Tego naprawdę nikt nie wie, nikt nie udzieli żadnej informacji, że to będzie do końca lutego, do końca maja, do końca roku. Po prostu czekamy. Jak tylko cokolwiek się pojawi, jakaś szczegółowa informacja, udzielimy Państwu poprzez media gminne i nasze
komunikatorem. Dziękuję. Fajnie, dziękuję. I jeszcze jedno, chciałam jeszcze tylko króciutko podziękować OSP w Krzywinie za odśnieżenie tych bocznych dróg Widuchowej. Jestem zadowolona. Dziękuję bardzo i podziękowania dla nich. Dziękuję Pani Sołtys. Tam widziałem zgłoszenie Pani Marii Markowicz. Pani Mario, jeżeli aktualne, oddaję Pani głos. Co znaczy aktualne? Ja chciałam się odnieść odnośnie tego sprzątania Widuchowej. Nie chciałam, żeby Pani Sołtys ani mieszkańcy mnie źle zrozumieli, ale wśród sołtysów i mieszkańców Sołec jest no tak troszeczkę, że Widuchowa otrzymuje pomoc w sprzątaniu. My jako sołectwa, jako mieszkańcy musimy sobie radzić sami z własnych środków, z Funduszu Sołeckiego są zakupowane kosiarki czy traktorki. No i po prostu dla nas to troszeczkę cały czas jest mowa i wśród radnych, i wśród sołtysów, że my jako wioski nie utrzymujemy. Widuchowa otrzymuje tą pomoc, robi to komunalka i sprząta. No, jeżeli czasem coś jest, no, myślę, że mieszkańcy też powinni się troszeczkę włączyć. No, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z panów wójtów na bieżąco, czy tam będzie pisemnie odpowiedź? To znaczy ja tutaj tak szybko się odniosę, bo to jest sprawa też, która no, wiem, że od dłuższego czasu gdzieś determinuje rozmowy i z radnymi sołtysami. Szanowni Państwo, ja sam już wiele razy powtarzałem, że gdyby zakład komunalny na przykład miał reaktor z kosiarką i tak dalej, to mógłby więcej rzeczy na tych wsiach zrobić. Póki co zakład komunalny opłaca wywożenie śmieci z placów zabaw no, z naszych miejscowości, a jeżeli chodzi o utrzymanie zieleni, czyli koszenie, to robimy w taki sposób, że po prostu zawierane są umowy z jakąś osobą, która to na rzecz wsi robi. Oczywiście jest to z Funduszu Sołeckiego. Ja sądzę, że no, nasze wspólne działanie na rzecz tego, żeby zakład komunalny zaczął w końcu funkcjonować tak jak powinien, czyli stał się rentowny i wydajny, no, doprowadzą do tego, że no, takie usługi będą też świadczone na rzecz po prostu terenów zielonych w pozostałych wsiach. Na ten moment po prostu ta dotacja, no, tak jak w kilku latach poprzednich, po prostu dotyczy samej miejscowości Widuchowej. Dziękuję. Mogę jeszcze dodać, panie wójcie, Agnieszka Szefler z tej strony. Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że pieniążki pieniążkami, ale też jest problem w kadrze. Także no niestety zakład komunalny też ubolewa nad tym, bo nie ma chętnych do pracy, tak? Także no niestety i tu jest ta bolączka też duża z tej strony, bo my już pochylaliśmy się nad tym tematem jako komisja. Także to z mojej strony tylko. Zgadzam się absolutnie i tak samo jak w każdym zakładzie pracy pojawiło się też presja płacowa w związku ze zmianami no, w gospodarce i z tym, co się dzieje. Także no, ta sytuacja jest ciężka, ale staramy się no, ten zakład jakoś ratować, po prostu, żeby on no, zaczął funkcjonować o tak, jak Państwo by chcieli i tak, jak my byśmy chcieli. Dziękuję. Dziękuję ja Pani. Jeszcze tylko woli wyjaśnienia, że sołectwo Widuchowa to jest jeszcze Lubiczyn i Stacja. I tam też ludzie robią, my też kupujemy kosiarki, ludzie też koszą trawy, my też z sołectwa, z Funduszu Sołeckiego płacimy. To nie jest tak, że komunalka robi nam wszystko za darmo. I to wszystko. Dziękuję Pani Sołtys. Skoro nie ma Pani więcej wniosków, to proszę wyłączyć już zapytanie tutaj. I tam ktoś mi się zgłaszał, jeszcze skrót. GU nie mogę rozszyfrować, bo tam jakieś takie symbole różne, a nie ma nazwiska. Jeżeli ktoś tam zainteresowany, to bardzo proszę. Pani Monika Niedźwiecka, Pani Sołtys, zadaje Pani głos, bardzo proszę. Tak, ja chciałam przy okazji, jak już mowa o komunalce, chciałam bardzo podziękować panom z komunalki. Na którejś sesji zgłaszałam właśnie problem zapchanych spółdzielnek. To był taki dosyć duży problem i wówczas pan wójt powiedział, że zostanie to zrealizowane do końca roku i tak dalej. Więc chciałam bardzo podziękować za zrealizowanie tego mojego zgłoszenia. Mam nadzieję, że panowie się tutaj napracowali przy tych spółdzielkach, wymieniali rury i tak dalej.
Bardzo serdecznie dziękuję za tak szybkie zrealizowanie jego zgłoszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani sołtys. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w sprawie wolnych wniosków? Nie widzę z państwa sołtysów. Nie widzę. Przechodzimy do punktu 15. Ja mam jeszcze pytanie. Odnośnie roznoszenia właśnie tych zawiadomień o podwyżkach za śmieci. Bo to były za potwierdzenie odbioru, prawda? Tak. Za potwierdzenie odbioru. Tak, to mam pytanie, tak. Dlaczego pani sołtys podpisała za mnie i wrzuciła mi to do skrzynki? Nie no wiem, to jest chyba... To jest chyba coś nie tak. Nie wiem, no nie znamy takich przypadków. Dowiem się w referacie, jak to jest. Jak mogę coś powiedzieć, to pani sołtys, to jest, to nieprawda, co pani radna mówi. To nie było podpisane przez panią sołtys, tylko przez brata pana Zenka Chmurę, przez brata pani Paradiś, którego zapytałam i zadeklarował, że tak odbierze i tak przekaże. No jestem ciekawa, bo akurat ja nic o tym nie wiem. Proszę nie wprowadzać w błąd, nie kłamać. Proszę państwa, bardzo proszę tutaj uspokoić swoje emocje, bo to chyba tam nie o to chodzi. Pan wójt zadeklarował, że wyjaśni tą sytuację, jak to powinno być. Także bardzo proszę w sprawach jeszcze wolnych wniosków, czy państwo radni. Nie widzę. Przechodzimy do 25 punktu, do ustalenia terminu 35 sesji Rady Gminy Widuchowa. Panie zastępco, proszę przybliżony termin. Szanowni państwo, już to kilka razy o tym wspominałem, między innymi ostatnim razem w czasie wczorajszego posiedzenia wspólnego komisji. Będziemy starać się organizować razem z panem przewodniczącym oczywiście działalność i pracę Rady Gminy Widuchowa w taki sposób, aby w każdym miesiącu odbyła się sesja Rady Gminy, a przed sesją wspólne posiedzenie komisji opiniujących uchwały na najbliższą sesję. I tak planujemy, że no ostatni wtorek miesiąca każdego to będzie taki termin, który już możemy dosyć wcześniej ustalić i idąc tym schematem, ostatni wtorek stycznia to jest dzień 25 stycznia i rozpoczynając ten cykl posiedzeń Rady Gminy Widuchowa właśnie od miesiąca stycznia, taki termin na dzień dzisiejszy planujemy. Gdyby zaistniała potrzeba jakichś zmian w budżecie, byłaby do tego potrzebna sesja nadzwyczajna. Oczywiście w odpowiednim trybie zostanie zwołana wcześniej. Oczywiście będzie w systemie zdalnym wtedy, tak? Natomiast czy sesja 25 stycznia odbędzie się w trybie zdalnym czy stacjonarnym, to już pan przewodniczący zadecyduje, kiedy będzie tę sesję zwoływał. Takie mamy plany i pierwsza sesja 25 stycznia 2022 roku. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Przechodzimy do punktu 26, do zamknięcia obrad. Proszę państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 34 sesji Rady Gminy Widuchowa. Na koniec chciałem wszystkim państwu życzyć szczęśliwego nowego roku, przede wszystkim zdrowego i szampańskie zabawy osobom, które dziś udają się w tym dniu na salę. Szanowni państwo, my także z panem wicewójtem Andrzejem Stachurą dołączamy się do tych życzeń. Niech ten nowy rok dla nas, dla naszych mieszkańców, dla naszej gminy będzie przełomowym rokiem. Zróbmy wszystko, żeby tak się stało. A póki co udanej zabawy sylwestrowej. Dziękujemy państwu za dzisiejszą sesję. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.